Cergus, tu wsteczny, tym razem solo. Kłaniam się nisko i pozdrawiam wszystkich. Mały oddech podczas trasy sobie robimy, co nie znaczy, że próżnujemy. Teraz sprawy niecierpiące zwłoki. Swoją drogą ciekawe, jak zwłoki mogą cierpieć, nie? No, nieważne. Dostajemy od was dużo listów. Zarówno tych elektronicznych, jak i papierowych, co też jest dosyć ciekawe, bo nie wiemy, skąd znacie nasze adresy. Ale widocznie miłość i nienawiść nie znają granic, albo mamy po prostu kreta w zaprzyjaźnionej redakcji portalu mmcilesia.pl. Co tu dużo mówić, większość z tych listów jest beznadziejna, ale zdarzają się też ważne, na które postaramy się odpowiedzieć. Mamy tu spisane kilka takich. I tak, Kasia z Mikołowa pyta, skąd wzięły się i co oznaczają nasze ksywki oraz kiedy zagramy w Fraktalu w jej mieście. Cóż, Kasiu, o ksywkach może innym razem, bo to długa, wielowarstwowa i skomplikowana historia. A co do Fraktalu, to być może, któż wie, czekaj cierpliwie. Ustalenia trwają, może akurat tam trafimy. Z kolei Marek Jaworzna, to dziwny, znam jednego Marka z Jaworzna, ubolewa nad tym, iż nie pokazujemy w naszych materiałach wideo naszych koncertów. Marku, niestety nagrania koncertowe są własnością wytwórni Twoja Stara Records, która zamierza wydać je na nośnikach VHS i być może DVD. Przy okazji zarabiając oczywiście na tym krocie. Do tego czasu niestety obowiązuje klauzula przetajności i nie możemy publikować tego, co wyczyniamy na estradowych podestach, ale bądź czujny. Oczywiście możemy publikować wszystko to, co dzieje się poza sceną, a dzieje się również dużo. Z kolei Goro 1983 pyta, czy jest szansa na jakiś gadżet związany ze składem. Tak, drogi Goro, są takie plany, czas pokaże, czy tak się stanie. Planów jest wielu oczywiście. Internauta ukrywający się pod nickiem Wichrzyciel pyta, czy będziemy jak PA i zostanie pobity na naszym koncercie po tym, jak zagonimy do tego publikę. Wichrzycielu, dobrze wiesz przecież, że Technomafii niesie miłość, a to, że przy okazji się totalne spustoszenie, nie ma nic do rzeczy. Nie identyfikujemy się z Peją i nie reprezentujemy jak on biedy i tyle w temacie. A co reprezentujemy, to dobrze wiecie, oczywiście luksus i splendor. Dobry ziom, kolejny internauta pyta, czy zaopiekujemy się młodymi, zdolnymi, aspirującymi składami ze Śląska. To pytanie raczej powinniście kierować do Twoja Stara Records, która objęła swym mecenatem nasze działania. Jeśli jesteście lepsi niż Żurą i Wasz KG, to być może, ale pewni tego nie jesteśmy. Niestety materiały demo, które dostajemy od Was, które spływają, są w większości totalnym krapem. Jako wytrawni melomani nie jesteśmy w stanie podsyłać Twojej starej tak rzadkiego shitu, ale wciąż czekamy na perełki oczywiście, a nuż się trafią. I cóż, na razie to tyle, bo nie przywykliśmy za bardzo do czytania, raczej obrazkowe z nas chłopaki. Takie dziwne, pokrzywione dzieci popkultury. W takim razie do usłyszenia w trasie, na nieoficjalnych bibach oraz oczywiście na naszym blogu. Na razie.